Blessed Flower numer 195. O 100 więcej niż w zeszłym roku. Przyjechałem z Golesowa, to jest między Ustroniem a Cieszynem, czyli na południu Polski. Możecie jechać, 6:35. Powodzenia, widzimy się na mecie. Jechałeś w Anogę w zeszłym roku? Tak. To co, jak rozumiem, że się spodobało? No spodobało się, było fajnie, teraz było jednak inaczej, trochę trasa, trochę. Dość dużo zmian było. No, trudno tak porównywać, bo to jest i tam było fajnie, tu też. Tu było chyba bardziej wymagające, jeżeli chodzi o taki, tak się tymi piaskami więcej kojarzy teraz. W zeszłym roku było więcej kopciów łbów. Chociaż tam przed Redum, kultowy podjazd po kopciach łbach. Ale on w zeszłym roku też był, tak? Nie było go, bo jechaliśmy przez Rejherowo. A, okej. Okay. No to widzę, znasz tutaj te rejony. Na Kasubach to jeszcze drugi raz w życiu, czyli w zeszłym roku i teraz, nie? Ale tak starałem się zawsze to teoretycznie rozpatrzyć w temat. Startujesz też na innych zawodach, czy tylko w Anogi? To znaczy się jechałem w Wisłę, jeżeli chodzi o maratony, ultra. No to jest teraz mój trzeci ultramaraton w Anoga. To dlaczego ta Anoga? Co ona ma takiego w sobie, że no, cię tu ciągnie? Powiem szczerze, mi się tutaj bardzo podoba, jeżeli chodzi, jak to poeta powiedział, okoliczności przyrody. Bardzo fajnie jest tutaj, ładnie, ludzie sympatyczni. Gdzie się zatrzymałem, poprosiłem o wodę, każdy uśmiechnięty zawsze. Bez problemu było, no zmęczyć się też można, nie? Bo to raczej było dość, też łzy były, że tak powiem. Wczoraj miałem taki kryzys troszkę, to mi się wydawało, że rower mi nawet z górki już nie chce jechać. No to teraz masz podjazd po bruku jeszcze, na deser, ale rozumiem, że 20 km od mety, to nawet jakbyś miał nieść rower, to ukończysz, nie? Nie, to już spokojnie, teraz już, jak to mówią, w betoniarce na wolnych obrotach się wytrzymię. No właśnie, wyciągnąłeś jakieś wnioski z zeszłego roku i w ogóle, czy ze startu na start coś zmieniasz? Następnym razem nie będzie tyle bagażu. Dużo rzeczy jest taki na wyrost, niepotrzebnych, bo się przyda, guzik się przydało. No ale deszczu nie było, nie? To... A to też inna sprawa. 100% ta torba zniknie, bo jest niepotrzebna. I śpiwora nie bierzesz już? Czy się można chwalić? 4 dni przejechałem tu samych cichach, mam to srebro. To się koloidalne, czy koloidne, nie wiem jak się nazywa fachowo, to dezynfekuje, że się nie śmierdzić. No. Pierwsze miałem takie obawy higieniczne, takie psychiczne, a kurde, będziesz śmierdził, nie powiedział. Mówi, prawda, zawsze mówię sobie, pachnie w sobą i tyle. A to jest wynik taki średni, ale przeżyłem. Założenia powinno się udać, czyli ten jeszcze w czasie. O, no to na pewno się zmieścisz, na piechotę byś się zmieścił, nie? Bo to ile masz, 20 ci zostało? No chyba tak. Bo to limit masz do której? Do północy mniej więcej, tak? Tak. Co, będą następne jakieś? Mówisz, że w przyszłym roku tu Anoga, tak? Zobacz jeszcze, jak się poukłada, jest szansa. No, w tym roku jeszcze Wisłę przecenię. Ale nie Extreme. Nie, to bym się nie przeżył. Ale dlatego, że raz na 5 lat ma być robiona od Gdańska do Wisły, a za 5 lat to już mogę nie dać rady. W tym roku jestem emerytem, nie jeszcze. Chcesz po prostu koniecznie w drugą stronę przejechać? Tak, dokładnie. Będziecie mógł pochwalić wnukom, że dziadek przejechał tam i z powrotem. Nie? Z kim nie rozmawiam, kto któryś raz jedzie, mówi, kurna, jeszcze mam za dużo tych rzeczy. I tak za każdym razem. Podstawowe narzędzia, dętkę. To prawda, mam na mleku jadę, na bez dętka. No, ale coś mi tam zaczęło puszczać koło wentyla. Ale przeżyło to, znaczy uszczelniło się. No,
A powiedz mi, jak z jedzeniem, z piciem, jak sobie radziłeś? No jedzenie to w tym roku sobie rozplanowałem trochę inaczej, bo w zeszłym roku w drugim, trzecim dniu mnie odcięło, bo nie zjadłem śniadania, bo szkoda czasu. No teraz sklepy są, czyli jakieś tam stacje paliw, hot dogi, takie niedobre jedzenie, no ale dawało kopa. Kawa. Nie, niektórzy mówią, że wy po to startujecie w tym ultra, żeby sobie móc śmieciowe jedzenie zjeść bezkarnie. No zgadza się, normalnie to się nie je tyle. I takiego, ktoś mówił, że tak lubi pizzę, normalnie nie je, czeka tylko na ultra, żeby sobie pizzę zjeść, nie? No to ja teraz jadłem 3 pizze po drodze. Najlepsza w Redzie była, tak, taka kryptoreklama. Albo najbardziej głodny był. Może tak, bo tych górkach to na pewno. Wisła w tym roku, tak? Jako w planach i coś jeszcze nie? Wisła już. Wisła jeszcze jest. Diabelski coś tam, kurczę, w Krakowie, ale tam, no zobaczę, bo to jest 400 km, 9 tysięcy w pionie. To trochę się zacząłem bać tego, ale teraz po przejechaniu Wanowinu sobie dam radę. Trenujesz jakoś, co na co dzień? Tam jeździsz jakieś wycieczki, nie wycieczki? W tym roku mało jeździłem, głównie na siłowni. Pewnie będę mówił we Skoczowie, ale mają fajne rowery i z takim z komputerem można sobie poustawiać dużo rzeczy. Z trenerem. Pozdrawiam Marcina. A to już, no to widzę, na poważnie się zaczęło, tak? Pytaję to, że największym problemem teraz to się okazuje, że 4 litery są, a nie nogi. Nogi spokojnie pracują. Nie? No to jest cały temat tutaj. No to teraz trzeba się tym zająć. Tam jest dużo jakichś metod, kremy, nie kremy. No to też stosujemy nawet skutecznie. W zeszłym roku to byłem obtarty dość poważnie, w tym roku spokojnie. O, no to widzisz. Czyli postęp. Czyli jest postęp. Panie, dziękuję Ci bardzo za rozmowę w takim razie. Dzięki. Poproszę o jakieś machnięcie do kamery epickie. Macie się. Powodzenia.